Po zakończonej w ubiegłym roku rewitalizacji ulicy Głębokiej, w tym roku prace budowlane prowadzone będą na cieszyńskim rynku. Zanim się jednak rozpoczną, na jego wewnętrznej płycie od kwietnia zaplanowano prace archeologiczne. O szczegółach na konferencji prasowej mówiła burmistrz Gabriela Staszkiewicz. Badania będą poprzedzały samą modernizację rynku. Także zaczną się prawdopodobnie w kwietniu. Podobno rynek w Cieszynie nigdy nie był aż tak głęboko przekopywany, także spodziewamy się, że też może się znaleźć dużo artefaktów. A patrząc na doświadczenia choćby Bielska, które do teraz miało chyba taki zwykły zakres badań archeologicznych, jak to w naszych miastach bywa, a teraz są już pełne, więc myślę, że to też dobrze, że już się od razu zdecydowaliśmy na pełne, czy tam zdecydowano, że będą pełne, bo może być tych odkryć jeszcze więcej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.